Kuba, ty jeszcze kopiesz? A nie mam gdzie, bo już dużo nie stawiasz. Za tym mówimy. No w tej chwili na ulicy trenujemy. No ja krótko może na temat przygotowań, to tutaj pan trener Piekarczyk powie tak, że pewne założenia, które myśmy tutaj wspólnie z panem trenerem Piekarczykiem po ostatnim meczu sobie założyli, myślę, że to jest spełnione w 100% wizję drużyny, którą tutaj pan Piotr mi przedstawiał zarządowi, zmiany po prostu stylu gry tej drużyny, najbardziej styl ofensywny. Jest ruchy, które zostały wykonane, jeżeli chodzi o transfery do drużyny, przyjście nowych zawodników, na to wskazuje. No i myślę, że to będzie to, co nam jest potrzebne, to, co nam brakowało w poprzedniej rundzie jesiennej, gdzie powiedzmy bramek żeśmy strzelali bardzo mało, a jeżeli żeśmy tą bramkę strzelili, to nie potrafiliśmy do końca wyniku, ten wynik doprowadzić do końca, bo utrzymać. Mam nadzieję, że w tej chwili się to zmieni. Okres przygotowawczy, no tak jak tutaj pan trener sobie myślę, że to też potwierdzi, staraliśmy się tutaj jako zarząd, żeby wszystko w zasadzie było spełnione, jak chodzi o salę, o siłownię, żeby tutaj te wymogi, które pan trener stawiał, żeby były spełnione. No ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że te kilka meczy początkowie już pokażą inny styl drużyny i naprawdę pójdziemy tylko i wyłącznie do góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę trenera o okresie przygotowań. Generalnie można sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o tę stronę wynikową, udało się wiele razy zrealizować sobie to, cośmy sobie założyli przed okresem przygotowawczym generalnie. Nie było jakichś większych zmian, czy w ogóle nie było, jeśli chodzi o ten plan wyliczony przeze mnie w grudniu. Tu na pewno trzeba się cieszyć, że generalnie nie było żadnych większych kontuzji. Wiadomo, w takim okresie, gdzieś to na szczęście nie robię, zawsze tam jakieś tam kontuzje się zdarzą. Nie były to kontuzje jakieś tam, które by eliminowały któregoś zawodnika na dłuższą metę czy na rundę. Że tu generalnie myślę, że te drogowlady, które były, one jak gdyby już można powiedzieć, nie były tak znaczące. Jeśli chodzi o tą sferę motoryczną, na pewno badania, któreśmy przeprowadzili tydzień temu, pokazują, że jest to o tyle pozytywne, że mówię, to jest 20-30% niektórych zawodników, ta ogólna wytrzymałość nie poszła do góry, z tym, że na pewno sobie zdaję sprawę, tak ostatnie sparingi też pokazały, że jest jakaś taka też cienka linia, że można z tym w zimie ostatnie, można powiedzieć, przy trenowaniu na tej sztucznej murawie trzeba być troszkę ostrożnym i tu nie zachwycać się powiedzmy takimi rzeczami, gdzie z doświadczenia też wiem, że można bardzo łatwo gdzieś tam coś przeholować i później trudno dobrze wejść w rundę wiosenną. W tej chwili, tak jak powiedziałem, w ostatnim sparingu, gdzie i z Bielskiem i w tym.
co wygląda troszkę podobnie, tu troszkę analizę, analizę w przebiegu weekendu. Wydaje mi się, że tu oczywiście te obciążenia śródtygodniowe praktycznie są dosyć duże i tu widać dobre zaangażowanie u chłopców, widać powiedzmy inną jakość piłkarską, poniedziałek, wtorek, środa, później gdzieś to tych spalinkach tego brakuje i tu w tej chwili przychodzimy na trawę, będzie trzeba po prostu to troszkę skorygować. Myślę, że będzie wiosenny, start będzie dobry. Jeśli chodzi o same spalingi, tak podkreślałem, w sumie różne były, wiadomo jak to jest w opisie przygotowawczym, że zresztą nawet i ostatnie spalingi ogólnie, jak patrząc na wyniki nie zaskakują, ale mówię, to jest też kwestia potem ten pierwszy mecz, jak gdyby wszystko weryfikuje. Same spalingi można być zadowolony, w sumie można powiedzieć z części spalingów, części w sumie części z samych meczy. Ostatnio to się troszkę odwróciło, w sumie, gdzie tak podpisałem po meczu, tu rozmawiałem z panem, że ci zawodnicy, którzy nie grali, mieli kontuzję piłkarską i pod względem motoryki takiej typowo dynamicznej, w sumie lepiej wyglądały, czyli wyglądali, czy tutaj gdyby dało mi to też jakiś tam symptom do rozmyśleń i pewnych ruchów, które w tym tygodniu poczynili. To miałem tyle. To dziękuję bardzo. Wprawdzie są tabliczki, ale chciałam przedstawić naszych, to są nowe nabytki, że tak powiem, ROW-u. Mariusz Zganacz, Marian Jarabica i Przemysław Brichy. Więc proszę, mogą Państwo zadawać pytania. Do wszystkich. Grafika przydała. Na jesień pan wspominał, że ta siła ofensywna drużyny została osłabiona w polu wielotycznego sezonu. Czy po tych wzmocnieniach jest pan zadowolony? Czy pan uważa, że ta siła ofensywna będzie taka, żeby była szansa walczyć z tymi drużynami gminy Lidze? Mi się wydaje, że tak, bo tu generalnie te pierwsze spalingi też pokazały, że tu jednak w każdym, mówię, tych spalingach sytuacji mamy. Bo to jest w przeciwieństwie do tych meczy ligowych. Nawet ten ostatni spaling, gdzie można powiedzieć, sugerując się wynikiem, tam 0-2 mogło być tak samo, powiedzmy 1-0, później mógłbyśmy ten wynik też wyciągnąć, by sytuacje sobie były, to jest jak gdyby pozytyw. I w danych spalingach, mimo to, może troszeczkę w sumie tych bramek było, ale też to pozytywne było, może do tych sytuacji, żeśmy dochodzili w stosunku do Rudy Jesiennej, gdzie no, szczególnie na wyjazdach, to praktycznie tam to w ogóle nie funkcjonowało i nie mogliśmy sobie dochodzić do tych sytuacji bramkowych. Wiadomo, że się pracuje na zmęczeniu, na ten, gdzie generalnie czasami to wykończenie nie jest powiedzmy jako takie i teraz mi się zdaje, że na tym pracować, żeby te sytuacje nawet które stwarzamy sobie, a mówię, w każdym spalingu to był taki pozytyw, że sobie te sytuacje stwarzamy. Czy to z GKS-em Katowice, czy z Ozoną Pole, czy z Puszczą, powiedzmy te sytuacje były, czy jest taki pozytyw i te bramki też padają. Także tu na pewno porównując nawet spalingi i letnie, w poprzednim okresie przygotowawczym mi się wydaje, że tu ludzie się powinno być dobrze. Już nawet nie jest półmetek, prawda? To jest 15 meczów. Tak. Wyliczamy punktów powinno wystarczyć. Ja nigdy nie liczę praktycznie, bo to można się w sumie powiedzieć i w jedną i w drugą stronę. Także, kto liczy do przodu, ten podwójnie liczy, także. To macie takie dwie serie chyba po 3 mecze z rzędu u siebie, tak? Czyli dobrze. Jest szansa, że to spożytkujecie jakoś. No. Patrząc na Rudę Jesienną, można było się bać, bo to są sobie tak swoje. Ja mówię tu, dlatego też to ustawienie, które też jest elastyczne, gdzie w tej chwili gramy u siebie i mamy, można powiedzieć, czterech nominalnych napastników. W porównaniu z Rudą Jesienną, można powiedzieć, był Gładkowski i Drozdowski młodzieżowy. Czyli w tej chwili, można powiedzieć, samą rotację, bo mówię, Spartek i ci pozostali, generalnie bardziej dziesiątki niż dziewiątki, tak praktycznie tu. Jeśli chodzi i kadrowo, to na pewno ta siła, jeśli chodzi o napad, jest większa. No, sam ten system, gdybyśmy grali 4-4-2, już z tym przesunięciem do dwóch napastników, no, też powinien jakiś tam efekt dać. Tak jak wcześniej mówiłem, że na tej sytuacji jest w sparingach więcej niż w meczach ligowych. Czyli będzie pan preferował grać na dwóch napastników, przynajmniej u siebie? Tak, i tu raczej generalnie w sumie każdy system jest dobry, jeśli się ma dobrych wykonawców i tu generalnie czy się gra z dwoma napastnikami, czy powiedzmy jednym. Wiadomo, tu generalnie jeśli ma się po prostu dobrych zawodników, to
przykład, że powinni elastycznie przejść z jednego systemu do drugiego. A tu generalnie w sumie spodziewałem się tym, że będziemy grali 4-4-2. Ja mam uwagę, trenerze, ze Śliszem nie wiadomo jeszcze, tak? Czy już wiadomo? Proszę? Ślisz? No powiem tak, mogę Państwu informację udzielić do 1,5 godziny. O 14 będzie wszystko wiadomo. Ja powiem tylko tak krótko tylko, bo to nie chodzi tylko o Śliszu, ale chodzi tak samo i o Radka Dziegwickiego, bo obydwaj są na w tej chwili na badaniach w całym Bielumi i być może ich nie będziemy mieli, bo na pewno już nie będziemy. Czy bez tych zawodników, a z tymi wzmocnieniami, trenerze, uważa Pan, że ten skład jest mocniejszy, taki sam, wyrównany, na co stać ten zespół? Wiecie, no, generalnie zawsze kto nas zweryfikuje. Na pewno jest to, czy jest to problem, bo tak powiedziałem na jesieni, jak gdyby miałem tą szóstkę w sumie, gdzie pomyślałem, że coś zaczyna powiedzmy funkcjonować i tu na pewno patrząc z mojej strony, czy ten raz mnie każda z jakaś tam rewolucja składa, czy zmiany, jest mi wiadomo, jakaś systematyczność, czy stabilizacja zawsze jest na korzyść niż w drugą stronę. Ale tu z drugiej strony odszedł Gabriel Nowak, to, że warty podejdzie, to tam generalnie wcześniej mogłem się z tym liczyć, bo takie sygnały w sumie dostawałem. Nawet przyjmowałem już uwzględniać praktycznie doświadczenie zawodu, może nawet wiek doświadczeniem niż Gabryś liczy w sumie na to. I te mecze z Baligrowy też pokazały, że no, na pewno powinien w sumie tu nawet mógłbym za jakąś tam nawiązką dać drużynie więcej. No tu Bartek w tym momencie przyszedł, jak gdyby, bo tu bardziej chodzi w sumie o młodzieżowca, bo tu Bartek wiadomo, jest to młody chłopak i tu generalnie jak gdyby zrekompensowaliśmy to pozyskaniem Sebastiana Musiolika, który generalnie w sumie, jeśli chodzi o tą, może nie pozycję, ale ważną rolę młodzieżowca w drużynie, czy w drugiej lidze, czy w pierwszej lidze, to jak gdyby zrekompensowali. Po Sebastianie też widać, że jest naładowany, że po prostu ta rola dziewiątki mu bardziej odpowiada, niż i ta rola, którą był ostatnio w sumie, gdzie grał na 11 czy 7, bo to w sumie już nie bywa, że tu nawet i fakt, że w sumie tu parę bramek spalina szczelnią, powiedzmy jeszcze więcej, także widzę, że motorycznie ten powinien, jeśli chodzi o tą rolę młodzieżowca, w sumie spełnić. To się w sumie jeszcze budzi, który też, no, szkoda, że tam na początku złapał, wiadomo, to boisko sztuczne, w sumie to troszkę zmrożone, takie rzeczy się nie nigdy tam troszkę dwójkę naciągnął, w sumie tam dwa tygodnie pauzował, ale widać, że też powiedzmy jest takim w sumie wartościowym zawodnikiem, jeśli chodzi o tą kwestię w sumie młodzieżowca. Czyli tu jak gdyby... Czy skład, czy jaka Pan to ogląda? Ja powiedziałem, w sporcie leży od Bogana, że w sumie liczę na to po tych sparingach, wynikami, bo można szczególnie przez Bielskiem, też nie byłem zadowolony z meczu, mimo że się wygrało 2-1, bo miałem pretensje tak samo w ostatnim meczu, to mówię w tej chwili, też te sparingi ostatnie, znam życie, w sumie też może i psychika działa, każdy myśli w sumie, że za tydzień w sumie jest liga, też troszeczkę może i asekuracyjnie, gdzie ostatni mecz w sumie miałem pretensji, to dużo jest dzisiaj w szatni o rzeczy, które się mówi, ale na pewno ten zespół jest w stanie dużo lepiej grać niż ten, który na jesień. Jeszcze jakieś pytania? Może do zawodników. Jakie oczekiwania się? Poznali się tę drużynę, parę meczów już zagrali, kilkanaście treningów. Jaki potencjał ta drużyna prezentuje? Czy drużyna, którą faktycznie można powalczyć skutecznie, a to utrzymanie drugiej lidze? Ja myślę, że oczywiście, że można powalczyć z tą drużyną o utrzymanie w lidze. No, chłopaki na bardzo dobrze przyjęli do zespołu. No i my na pewno będziemy chcieli się wdzięczyć za to. No, wojsko to zweryfikuje, ale tak jak mówię, no, mamy więcej meczów u siebie, ale to nie znaczy, że będzie nam łatwiej wygrywać. No, chcemy dać każdym przez siebie wszystko i zagrać na 100% swojej możliwości. Mam nadzieję, że po prostu utrzymamy krok w drugim. No, już cieszysz się, że wracasz do regionu? Podobno to Modra, Wodzisław, teraz Rybnik. Na pewno cieszę się, że tutaj wracam do Rybnika. Ja grałem jeszcze w Piaście Gliwice, czyli w Piekaj Siatywie. Mieszkałem 5 lat w Rybniku, także jestem z tym miastem zżyty. Teraz muszę to po prostu przełożyć na boisko i walczyć każdy mecz o 3 punkty. Dobudowałeś się po tych chwilkach? No, ostatnie pół roku nie grałem za dużo. W ogóle nie grałem. Jeszcze zawsze w rezerwach. Ale myślę, że jestem głodny gry, że jeszcze chcę coś udowodnić, że to już nie przyjdę odcinać kuponów.
Po prostu dam sobie wszystko, ale wiadomo, wojsko to zweryfikuje. Panie Mariuszu, będzie miejsce dla was dwóch w jednym meczu dla pana i dla Musiego, czy albo jeden będzie dla was drugi siedział? Jak to wyglądało w tych sparingach? W sparingach przeważnie Musi dochodzi do siebie po kontuzji. Przeważnie wchodziły w drugiej połowie. Choć było nam też dane zagrać właśnie w tej drugiej połowie. I myślę, dobrze się rozwinięliśmy w tym sparingu. Jest jeszcze Szymon i Jary, także tutaj rywalizacja będzie na pewno. Chyba, że w trójką. Tylko te są niebezpieczne. Ale dobrze się rozumiemy z Muszy. Dziękuję. Czy panu prezesa chciałem zapytać, bo no niestety tak jest trochę, że to jesienią te nasze piłkarskie były takie widowiska sportowe, ale bez takiej atmosfery, jest jakiś pomysł, żeby ściągnąć większą liczbę kibiców na stadion. Nie wiem, teraz może pogoda jest bardziej sprzyjająca, bo to jesienią już nie bywało, ale generalnie... No... Ja myślę tak, że dziękuję za to pytanie, panie Wacku. Ja powiem tak, że wiadomo, że kibic przychodzi na mecze, jeżeli drużyna wygrywa. Jeżeli ta drużyna zacznie wygrywać, to ten kibic też przyjdzie. A tutaj wracając do ilości kibiców na obiekcie, no ja powiem tak, po analizie, która gdzieś tam w klasie była robiona, ilości kibiców na meczu, to my jesteśmy w drugiej lidze na piątym miejscu, więc to nie jest tak, że tutaj na naszym obiekcie tych kibiców nie ma. Ja wiem, że z tą drużyną, tak już tam kiedyś się wypowiadałem na ten temat, obejmując stery tego klubu, że mi zależy na tym, żeby ta drużyna rzeczywiście dobrze grała, żeby kibice byli na boisku. Ja nie chcę wracać do tych rzeczy, które tam nie były, gdzie kibice się od nas odwróciły po jednym meczu tylko, ale my musimy dzisiaj odbudowanie i ściągnięcie kibica na obiekt, to się nie da zrobić za pół roku. To czasami jest okres, jest potrzebny, ten czas jest dłuższy. No i przede wszystkim wyniki same. Gra drużyny na boisku doprowadzi do tego, że na tym obiekcie, nie mówię, że będzie komplet na obiekcie, ale że wrócimy do tego, że te dwa czy ponad 2000 ludzi będzie na tym obiekcie. Wierzę w to, że to będzie. No to był taki paradoks trochę, ale to trudno nie nawiązać do Żurza, jak jest na pełny stadion, ale jak się porówna tych kibiców z Młyna tak zwanego, no to ci, którzy byli w pierwszej lidze, pewnie jeszcze byli, to doping był fenomenalny, to już się też takiego nie ma, ale długo nie będzie jeszcze. Zgadza się. Ja myślę, że do tego, że to wróci tutaj na ten obiekt. A tutaj naprawdę ja bym nie chciał, żeby były te dwie dyscypliny porównywane, naprawdę, bo Żużel jest Żużel, piłka jest piłką. I my wiemy, że jeżeli chodzi o Żużel, to najbliższy mamy w Tarnowie, w Wrocławiu, gdzieś tam w Opolu, czy w tej chwili będzie w Częstochowie, a piłkę mamy za Miedzą. Gdzie się pan odwróci, to jest piłka. Także tutaj to porównanie, jest, mi się wydaje, jest takie troszeczkę... My musimy porównywać do obiektów piłkarskich, jak i do ilości kibiców na obiektach piłkarskich, a tutaj nie jest jeszcze najwyżej, szczerze mówiąc. A jeżeli drużyna zacznie grać, zaczniemy zwyciężać, to na tym obiekcie też tych kibiców się po... przybędzie na pewno, będzie więcej, pojawi się więcej na tym obiekcie. Właśnie zawodnikom nowym podobają wymiary boiska. Jeszcze raz nie grali. Nie grali. Specyficzne, tak? Nie, a może do tego, to jeszcze nie pracuje. Jak boisko nie jest piłkarskie, to okej. Panowie są w dwóch różnych miejscach. Gdzie pan promował, gdzieś tam pokazywał. Odbudować swoją, jak to nie wiem, pozycję, widzę i potem gdzieś iść wyżej. Jakie to wygląda, jakie oczekiwania w ogóle? Takie oczekiwania, w sensie ja w pierwszym rzędzie przyjechałem najpierw pomóc drużynie, pomóc chłopakom. I jeżeli spełnię sobie ten taki cel, że utrzymamy drużynę i będzie nadal fajna atmosfera, jak jest teraz, w tym momencie, czy wszedłem się na boisku, to będę zadowolony. Wierzę w to, że jak ja pomogę drużynie, to drużyna pomoże mnie, więc tak jest mi cel. Zadowolony z tego pomysłu, że będzie dwóch napastników? To nie jest często, że będzie w takim systemie dwóch napastników. Dobra wiadomość. Na pewno dobra, ale uważam też, że drużyna na jesień strzelała na bramy. Z tego powodu tutaj też między innymi zostałem ściągnięty. I taki mam cel, żeby swoją grą, nie indywidualnie, ale żeby drużyna na tym zyskała.